Witam Państwa, zaczynamy serwis informacyjny. Dzisiaj 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i Wielka Defilada Wojskowa. Lata temu na przedpolach Warszawy odbyła się jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Siły ukraińskie utrzymują inicjatywę w obwodzie kurskim. W jeden dzień wzięły w niewolę ponad 100 rosyjskich żołnierzy. Tradycyjnie 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego odbywa się Wielka Defilada. Żołnierze i sprzęt wojskowy przemieszczają się Stołeczną Wisłostradą. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która miała miejsce w roku 1920. Historia defilad z okazji tego święta sięga czasów przedwojennych. Zostały one wznowione w 2007 roku za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. 104 lata temu odradzająca się Polska, mimo ogromnych obaw, jakie wtedy były, i załamania bardzo wielu polityków i obywateli, zdołała się obronić przed bolszewicką inwazją. To było wielkie zwycięstwo. To nie była po prostu wygrana bitwa. To było wielkie zwycięstwo, tamta wygrana bezapelacyjnie wojna. Wojna polsko-sowiecka. Jedyna wojna, jaką przez 74 lata Rosja sowiecka przegrała, będąc formalnie stroną wojny. Jedyna. Tylko odradzająca się Rzeczpospolita Polska zdołała pokonać Sowietów i Armię Czerwoną. To było wielkie zwycięstwo. 104 lata temu na przedpolach Warszawy odbyła się jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Wojska polskie pokonały nacierających bolszewików. Tym samym pochód tak zwanej rewolucji komunistycznej na zachód Europy został powstrzymany. Bitwa warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą, stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku, była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa rozpoczęła się 13 sierpnia walką m.in. o Radzymin, który wiele razy przechodził z rąk do rąk. Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia. Wtedy nastąpił przełom. Pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zostało przeprowadzone kontruderzenie z Nadwieprza, które zadało klęskę bolszewikom i zmusiło ich do odwrotu. W Bitwie Warszawskiej zginęło 25 tysięcy czerwonoarmistów, ponad 65 tysięcy dostało się do niewoli, a prawie 50 tysięcy, którym odcięto drogę odwrotu, schroniło się w niemieckich Prusach Wschodnich. Porażka Armii Czerwonej została przypieczętowana bitwą nad Niemnem we wrześniu 1920 roku. Wojna polsko-bolszewicka rozegrała się w latach 1919-21. Rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Armia Czerwona stopniowo zajmowała obszary opuszczane przez siły niemieckie. W maju 1920 roku wojska polskie zajęły Kijów, ale w lipcu bolszewicy rozpoczęli kontrofensywę, która doprowadziła ich pod Warszawę. Wojna zakończyła się traktatem ryskim, który ustalił granice pomiędzy Polską a Sowietami. Trwa 10. dzień operacji ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Ukraińcy utrzymują inicjatywę i biorą kolejnych rosyjskich żołnierzy w niewolę. Siły ukraińskie wzięły w niewolę 102 rosyjskich żołnierzy w obwodzie kurskim. To największe pojmanie jeńców przez Ukrainę od początku wojny. Siły specjalne operacji Alfa zdobyły wczoraj duży umocniony punkt, gdzie przebywali rosyjscy wojskowi. Od początku operacji w obwodzie kurskim Ukraińcom udało się zająć kilkadziesiąt wiosek oraz całą największą miejscowość w rejonie, 5-tysięczne miasto Sudża. Wczoraj byli tam ukraińscy dziennikarze. Jak pisze w swojej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich, na terytorium Rosji znalazło się od 3 do 5 tysięcy ukraińskich żołnierzy.
żołnierzy ze zgrupowania szacowanego łącznie na 6-10 tysięcy personelu wojskowego. Niemal niezwłocznie po opanowaniu terenu przygranicznego Ukraińcy przystąpili do budowy umocnień. Według analityków OSW Rosjanie nie zdecydowali się na szybkie przeciwdziałanie wtargnięciu kosztem uszczuplenia potencjału na Ukrainie. 6 sierpnia siły ukraińskie przekroczyły granice Rosji i wkroczyły do obwodu kurskiego. Podjęte działania są bezprecedensowe. Po raz pierwszy w dywersji na terytorium Rosji biorą udział regularne jednostki sił zbrojnych Ukrainy. Skala i charakter działań wskazują, że operacja najprawdopodobniej zmierza do otwarcia nowego odcinka frontu. 15 sierpnia to także święto katolickie, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to kulminacyjny dzień pielgrzymek na Jasną Górę w Częstochowie. Na miejscu jest nasz reporter Janusz Życzkowski. Tysiące pielgrzymów na Jasnej Górze. Wierni z całej Polski uczestniczą w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przed oblicze Czarnej Madonny zanoszą swoje modlitwy i intencje. Obchody tradycyjnie zbiegają się z przybyciem na Jasną Górę dużych pielgrzymek. Mszę świętą odpustową odprawiono na ołtarzu polowym na murach klasztoru Paulinów. Szczególną intencją tegorocznych uroczystości była przyszła beatyfikacja Stanisławy Leszczyńskiej, polskiej położnej i byłej więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Siostra była obrończynią życia i dawała temu świadectwo także w okrutnych latach II wojny światowej. W warunkach obozowych odebrała około 3000 porodów. Obchody Maryjnego Święta w Częstochowie zakończy apel jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego. Później wierni rozjadą się do domów. Janusz Życzkowski, Republika. Dziękuję za uwagę. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.